Witam w środę 11 maja, Rafał Woźniak. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. Dziś w wydarzeniach zajmiemy się m.in. zapowiadanym remontem wiaduktu kolejowego nad ulicą Łódzką. Od września zapowiada się komunikacyjny paraliż Zgierza. Mimo to kierowcy do planowanych prac podchodzą raczej z optymizmem. Każdy remont jakieś utrudnienia stwarza, ale chyba jak coś robią, to dla mnie to jest pozytywna rzecz. Pokażemy także, że wiosna w wielu miejscach kwitnie nie tylko bzemi bratkami. Wciąż w wielu zakątkach naszego miasta spacerowicze muszą podziwiać zamiast przyrody dzikie wysypiska. Bardzo dużo mamy znalezionych części samochodowych, pochodzących gdzieś czy z warsztatów, czy z tego podobnych miejsc, gdzie dokonuje się remontów pojazdów. Te odpady są trudne do pozbycia się, trudne do utylizacji. Ich wywóz jest bardzo drogi, dlatego przedsiębiorcy, bo w tym momencie tutaj mamy takie podejrzenie, wolą wywiezie do lasu, niż zapłacić kilkaset złotych za kontener.